Co ja pierdolę? Jakieś filozoficzne gadki. Wiesz, dlaczego jesteś z nimi? Bo Rudy już jest zajęty, stary. Na Rudego, takiego prawdziwego, trzeba sobie zasłużyć. Jedynym Rudym w tym mieście, prawdziwym Rudym jestem ja. Kobaszy. No kumo. Wacha. Dobra, panowie, co dzisiaj macie jeszcze w planach? O, kurwa, nic. Powiem ci o tych kobitkach może. Mamy już kilka kobitek. Wczoraj jedna osiemnacha. Poważnie? A dzisiaj jakieś rozmowy są przewidziane? Może byśmy wzięli jakoś na rozmowę? Ewentualnie no, pomysł Jagera na spędzenie wieczoru mi się podobał. Czyli napierdalanie bombami, kurwa, w psy. To byłoby super. I jedno i drugie dostarczy wielu wrażeń. Myślę, że nawet jedno i drugie potrafi wywołać je wzwód. Pokazać, bo Billy... A co, masz zdjęcia? Każdej kobicie robi foty, tak? Tak, Billy to jest taki, można powiedzieć, perwer bez hamulców. Tak. Nie rozrabiał, jakby nie było? Billy? Trochę rozrabiał. Spuścili mu w pierdol, wczoraj się najebał, ale... W porządku, gość. Łukasz, ja ją cenię. Zobacz, jedna i druga. Ta jedna zasnęła niestety w kiblu, ale druga jest chętna na robotę. Ta osiemnastka. Uciekła z domu od rodziców dwa dni temu. To nie, to są zwykłe brudne dziewki. Nie, to stary, taka odpad od kopa. Wiesz, nikt do was nie przyjdzie, bo ci mieli takie dziewczyny. Ale jak nie przyjdzie? Co ty pierdolisz? Normalna, fajna laska ułożona. Dziewczyna musi zachęcić. No nie słuchaj go, on jest przewrażliwiony. Mi się podoba, możemy ją przyjąć. Tylko, że problem polega ta geneza, jak to dwa dni temu spierdoliła z domu. No to wiadomo, że za chwilę wróci. To ma taki chwilowy dzień buntu. Widzisz? No ty. Co starzy jej zabronią. Nawet nie zabronią, ona wróci się, rozmyśli, wróci do domu z podkulonym ogonem, jak skwini, że nie ma kasy na żarcie i ciuchy. Dopiero pozna kawałek życia. To nie, ona nawet do pracy się nie nadaje, nie. Ona po prostu, wiesz, zbuntowała się, wiesz, ona myśli, że w dwa dni znajdzie pracę, wynajmie mieszkanie, ułoży sobie życie, kurwa. Za ten buntowniczy styl. Już wynajęła? Mhm, na koleżankę. O, ciekawe. No nic, musiałbym ją poznać, pogadać z nią. No i słuchaj, no nie boi się, że tak powiem, pracy w stresie, no bo wczoraj Walter ostrzał radiowóz i zgubił spodnie i rozmowę przeprowadzaliśmy w trudniejszych warunkach. No i nawet zawiesiła oko złe na jego czarnych bokserkach. No tak, zawiesiła, tylko to też świadczy, wiecie, renomę trochę tą dziwną rysujemy w takim razie. Skoro rozmowa kwalifikacyjna w jakiejś kurwa bez spodni, co to kurwa jest, nie? Potem ta laska pójdzie do miasta, na główny parking zacznie gadać. Ty, Logan, z Felipe mają kawiarnię, gdzie chłopy bez spodni kurwa chodzą, nie? Pójdzie fama w świat i kto będzie chciał do takiej kawiarni chodzić? Kto będzie do takiej kawiarni chciał pracować w ogóle? Ostatni raz mi się kurwa z takie coś kurwa, ale dobrze, że powiedziałeś, dobrze, że zaraportowałeś. Wszystko kurwa idzie do mnie na raportu, wszystko co się dzieje, złego i dobrego. Bardzo dobrze, kto chodził bez spodni? No ja. Walter, tak? No bo ty mnie 2000 kary umownej na razie nakładam na ciebie. Będzie zdjęta przy następnym napadzie lub jakimś wykroczeniu. I nie ma żadnych protestów. 2000 nałożonej jest kary do Felipe, do spółki będzie wpłacone na konto naszej spółki. Dobra. Zanotuj, 2000 Waltera. Ostatni raz bez macie chodzić. Billy jedną złapał za dupę. 4000 kary. Ja pierdolę. I to ściągamy dopiero przy jakimś napadzie. Dobra, Boniek, Zibi coś odpierdolił? Zibi najebał Larego wczoraj. Przy kliencie, ale... 1000 premii dostaje, zapisz mu plus 1000. A, przy kliencie, to nie, też minus 200. Minus 2000 też. Przy kawiarni nie robimy przypałów. Klient w środku, no. To i tak nic nie zmienia. Przy kawiarni nie robimy żadnych przypałów, rozumiecie? Kawiarnia, zachowujemy się jak mega proste chłopy. Na sztywniutko. Ale miałem gacie. Nie byłem sobie. A dla mnie będzie jakiś bonus? Jagger? Nazywałem się psiarzy. Jagger jest równy. Wyzwał psiarzy, 50 tysięcy premii przy najbliższym napadzie lub okazało się tak, no jasne. Ile kurwa? No i to mi się podoba. 8, dobra, niech będzie 8. 8 kurwa, to jest wyzywanie psiaka. Nie, no, było 10! Zdajmy mi nie będziemy się teraz licytować, panowie. Na razie kary są umowne, będą jeszcze do dogadywania. Oczywiście chodzi o to, żebyśmy zarabiali na kawiarni. Ja nie robię tego, to nie są pieniądze dla mnie. To są pieniądze z naszej całej działalności. Będziemy mieć wspólny rachunek, z którego będziemy wypłacać i wprowadzać pieniądze, rozumiecie? Kurwa, czyli to się nazywa organizacja. Felipe już jest na momencie, gdzie będzie właśnie rozmawiał tutaj z burmistrzem, że dostaniemy swój budynek, gdzie będziemy mieć wspólne fundusze. I mam nadzieję, że każdy będzie pilnował, by fundusze wzrastały, tak? Bo potem oczywiście będzie cotygodniowy podział funduszy i każdy dostanie swoją dolę. I oczywiście wtedy będą przyznawane bonusy, odznaki, rangi, kurwa, ale będą też przyznawane obciążenie rachunków przez, kurwa, spowodowanie przypału. No ten Larry jest jakiś, nie wiem, przyjebany. No, a Larry jest czarny, rozumiem, tak? Ma fioletową czapkę? Nie, tak, ma.
Słuchajcie, ja chyba wiem, o którego Larry'ego chodzi, bo ja nie kupiłem towar. Larry biznesmen, on wczoraj jakąś firmę założył. Poczekaj, poczekaj, ma być rane 187 coś na karku? 187. Nie, z Gangus. A, to nie Gangus, to nie, to w takim razie nie wiem, który Larry. To nie wiem. Przyprowadził go młody i Larry nam pomagał ogarniać dupki. Dzwonił do swoich znajomych. Dzwonił do swoich znajomych i przy jakichś tam klientach powiedział, że jest menadżerem. Rudy temu, Zibiemu się to nie spodobało, ja mówię, słuchajcie, spokojnie, przyjedzie Logan, to powie, ten jest tamtym, za darmo nam pomagał. No ale też troszeczkę się tak wywyższał. Tak, ja sobie trzeba z nim pogadać, trzeba siąść, porozmawiać. Najważniejsze w naszej firmie, poza pieniędzmi, tak, i poza tym, żebym ja się wzbogacił, to jest oczywiście rozmowa i dialog, tak? Rozmowa, ktoś się komuś nie podoba, no to mówi, tak? W sensie delikatnie, tak? Kumacie? Żeby to był kontakt między nami. Jest to wasze wychowawca. Co my, kurwa, 10-letni chyba chory? Nie o to chodzi, ale można powiedzieć, że człowiek cały czas się uczy i potrzebuje nad sobą jakiejś istoty. Niektórzy wybierają Boga, niektórzy trenerów, a niektórzy po prostu mają ziomka, który pierdoli im za uszami, co trzeba, a co nie trzeba. I właśnie w tym wypadku to jestem ja. Kurwa, a czemu 2000 kary, jak ostrzałem radiowóz? A kiedy rozstrzałeś radiowóz? Przed rozpoczęciem działalności naszej kawiarni, czy po? Nie, to te spodnie to był efekt tego, że owszczał wcześniej radiowóz. Zgubiłem, mój psiarz gonił. Dobra, nieważne, podyskutujemy o tym innym razem. Ty właśnie, skąd masz taki kurwa golfik? Wiesz co, wczoraj byłem sobie w sklepiku, ubierałem się i jakiś gościu kazał mi szybko wybierać ubranie i porwał mnie. Celował do mnie, porwał mnie w trakcie wybierania ubioru i wybrałem coś na szybko. Mogę go zmienić, jak ci przeszkadza. Nie, absolutnie, po prostu, nie, absolutnie mnie nie przeszkadza, bo właśnie mówię, że jest zajebiste, bo taki sam mam, tylko że granatowy. To jest nasza kolekcja H&M'a, naprawdę fajne rzeczy, no i tania. Ty właśnie, jak jesteśmy już przy ubraniach, dałby radę, podskoczylibyśmy do mnie, bo bym się przebrał. Strasznie mi gorąco w tym garniturze, upał dzisiaj z 35 stopni. No dobra. Chyba jakby cię ktoś oblał, kurwa, jebiesz gównem. Dobra, zbadajmy, to pojedźmy moim może, co? Nieprzyjemne. A pan Jurgen? Zabiorę go furą Jaydena. Walter, ty nie jesteś furą, nie? Umiesz prowadzić? No. Walter dobrze prowadzi. Bo gościu ten dom jest za sprzedaż i myślę, czego kupić. Cygany miały, kurwa. No. Co cygany? Ja mam siano przy sobie. Tam. Ile masz siana? 17. Ale czego, brudasów czy czystych? Brudasów. To za życie przechował u siebie, nic się z nim nie stanie. A? No jaka, pewnie, że tak. Oj, proszę bardzo, 17 tysięcy zarobku, a my nawet w robocie jeszcze nie byliśmy, ale jaja. Chyba trzeba przeliczyć. Walter, kiedy się nauczysz, żeby nie ufać Rudym? To najważniejsze, nie dawać im pieniędzy. Nie, Rudemu nie możesz dawać pieniędzy, absolutnie. Wszystko możesz dać Rudemu. Najlepiej to w mordę, tak? Ale pieniędzy absolutnie nie. No niestety, utopił młody, ale może się kiedyś nauczy. Może się kiedyś nauczy. Ikaru Delantis. Proszę, magazyn Logana wygląda imponująco. Można powiedzieć, że Logan w swoim kufrze kitra skarby warte ze 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy dolarów. Proste, że bierzemy ciężki rewolwer, golfik, that's go papin. A teraz bonusowy dzisiaj klip dla was, kochani. Pokażę wam to na telewizorze. I mam dla was kilka skoków, Trenowałem skok na spadochronie. Logan Cappuccino, zapraszam na seans. Wyłączę muzykę. Okej, to pierwszy skok Logana. Okej. Się nic nie może spierdolić. Co jest? Kurwa! Co jest? Oła! Kurwa, co to jest za gówno? Mały krok dla Logana, ale wielki dla ludzkości. Dobra, to się musi udać. Opa! Czemu otwiera się? Czemu się nie otwiera, kurwa? Czemu się nie otwiera? Ja pierdolę! Ała! Mały krok dla Logana, wielki dla ludzkości. Podejście drugie. To się musi udać. Opa! No i kurwa się nie otwiera znowu, nie! Mam zbugowane! Zbugowane coś jest, kurwa! Nie wierzę w to! No nie wierzę! Wyjebane w to, co się spierdoliło! Kurwa, wyjebane w tą gierkę do oporu, nie? Dobra, to się musi udać. Wielki skok. Big jump papin. Co tu się może nie udać, ha? Jest! Kurwa! Jest! Ha, 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 ha. O, kurwa!
cholipka. No i to robiłem właśnie przez ostatnie dwa dni na off-streamach, więc nic z was nie ominęło. Ale poważnie, raz miałem takiego pecha, że normalnie Hope normalnie wyjechała zza winkla, jak to widzieliście. Odwiozło mnie do szpitala, nie dostałem żadnego mandatu, ale to właśnie robiłem przez dwa dni na off-streamach. A teraz wracamy do rozgrywki. To był bonusowy content. Wychodzimy, chłopaki nas czekają. O, i chłopaki się serają już do kogoś. Idealny momencie przyszedłem. Spadku po babci. Nieboska niestety umarła przed tygodniem. Pierdalaj. No to nie jest dziwne, to jest kurwa smutne. A ty jesteś teraz na moim terenie, byczku. Oh yeah. Pierdalaj stąd. Nie, spokojnie panowie, spokojnie. Nie bądźcie że tacy agresywni. Nie powiedział, że będzie spadał. Bo potrzebuje trochę czasu, tak? Na chuj ci ten czas. Ty. Nie, luźna guma, słuchaj, masz dwa dni spokojnie, żeby się wynieść. Idea, nie ma problemu. Nie no, jak potrzebujecie teraz, no to wyjdę teraz. Po prostu to jest dzielnia dużego F, Big F i Big W rządzą tutaj. Wiesz, my też nie mamy nic do rozdawania jakby kar. Nawet też tu nie mieszkamy, znaczy ja wynajmuję naprzeciw, ale chłopaki nawet też tu nie mieszkają. Taki oddział, można powiedzieć. Nie wiem, ja jestem kurwa od miesiąca, no ale dobra. Poważnie od miesiąca? Słuchaj! No kurwa tak, tylko mnie długo nie było, no. A gdzie byłeś? Teraz muszę spłacać... Oj kurwa, wyjechałem daleko. Muszę spłacać kurwa dług teraz za to jebane mieszkanie. Nie, panowie, zajmijcie się nim jak... 5 minut, dwa listki i cię nie ma, dobra? Ciekawe, czy go rozpierdolą. Czy ma... Wydaje mi się, że to są za poważne... Słuchaj, czy nie spodobałeś się komuś z mojej ekipy. Za z mojej bandy. Chłopaki jesteśmy, nie go rozjebiemy. Masz 5 minut, żeby się stąd wynieść. Tak, ma nam brakuje jaj. Ja cię zaraz będę cię na nosze w takim momencie. Dobra, idziemy chłopaki. Jebana cipa. Ty, weź kurwa, trzy koła mi... Tego, co ci dałem, byś mi daj. Dać ci trzy koła? Dobra, na co ci potrzebne? No kurwa, siekierę kupuję. Siekierę, o siekierę, to dobra. Już lecę. Po burczych tysięcy. Chcecie w ogóle chłopaki zaglądać do mnie? Nigdy u mnie nikt nie był w sumie. Zapraszam. Słuchaj, a coś mówiłeś o tej kobicie, co trzy dni się udymałeś. To byłeś u niej, czy ona u ciebie? No, proste, że nie u siebie, no, stary. Lew nie kurwa nie rucha w swojej jaskini, tylko idzie na łowy. Co ja pierdolę. Jakieś filozoficzne gadki. Wiesz, akcja była prosta, Walter, wiesz, poznałem ją w ogóle w Tila Tequila, nie? I było u mnie tu na chwilę. Panowie, kurwa, mam oczy, ej, spokojnie. Dobra, tylko mało, naprawdę. Patryk, kurwa, nie robię często zakupów, zobaczcie, to chodźcie. Wbiła do mnie, tak szybko wypierdalała, bo dzwoniła taksy tu z targami stała, że patrzcie. Jaki to model? Panterowe majty, duże, no, dupę miała wielką. Ale patrz to, jeszcze zostawiła stary, pończoszki. Te zebrekie są moje akurat, ale to czerwone, fajne, fikuśne. O, starsza wariatka, nazywa się Elizabeth. Rashford. Kurwa, łóżko, to plama. A, na wszystko, no dobra, może nie siedźmy tutaj. Chciałem tylko pochwalić się zdobyczami. Jakby wiedzieli, że ruga, że Rudy też coś rucha. Kurwa, no. Wiesz, że to mój może Rudy albo Walter, mam whisky w lodówce, połowę jeszcze niedopitej właśnie z tamtej nocy. Może cię rozlejemy, co? No to ja biorę. Nie, no ładnie się tutaj urządziłeś. Telewizor działa? Kubki gdzie ma? W domu to są szklanki, kubki to są, wiesz, plastikowe na imprezie szkolnej. Walter. Ja włączę telewizor, Niemcy zagrają. Powtórka mundialu leci. To chyba Niemcy przegrali wtedy. Słuchaj, ty nie bądź taki mądry. Obejrzymy i się okaże. A co, za ile się zaczyna? Gdzie masz kurwa te jebane szklanki? Właśnie mam problem, bo ja mam tylko za 45 minut. Dwa kubki mam tylko, powiem. Trzy kubki mam gdzie takie. Są? Gdzie? A w zmywarce. I dwa w zlewie chyba takie plastikowe mogą być. Więc porozlewaj to chłopakom, walniemy sobie coś na jednego, pobujamy się po mieście. Za 45 minut mówisz? Jak obstawiać dzisiaj? 3-0! Okej, przepraszam. A ty jak obstawiasz? Nie peniaj! Ja myślę, że nasi wygrają też właśnie z 3-0, albo nawet i 4. Przemyślimy. Ty jesteś z Kolumbii, Logan? No Kolumbia, ale gram tam jeden napastnik. W sumie to na rezerwie, w drugiej drużynie, tak naprawdę. Jest na rezerwach, ale to jakby nasi, nie? W sensie, mój klub, nie? Nasz klub, nie? Wiecie, wszyscy Los Santos, nie? Ja? Tak jest. Młody dzwoni, Jadon, halo? Okej, no nikt nie słyszał, nie słyszał. Jadon puka. O, jasne, że otworzę. Spotkanie na chacie u Logana. Siemano, młody! Siemano, panowie, to może ja jakąś muzyczkę, jakiś szczecik zarzucę, co? O kurwa, straciłem właśnie. O oh, yeah. To moje ulubione. Witam was, panowie, co tam słychać, co robicie? A, biznesy, gadaliśmy się z cyganami. O prawa do prania. Dogadaliśmy tranzyt cygański między naszym gangiem a cygańską, kurwa, tutaj splendorskim, kurwa, wiesz, gangiem. Dzwoniłem nawet do ciebie, czy nie masz... Ustaliliśmy nawet stawkę, dobrą stawkę, no. Tak chcesz, czy wynegocjowaliśmy najlepszą stawkę na rynku, jeśli chodzi o pranie gotówki. Felipe cię informował w sprawach kawiarni, bo... Tak, rozmawialiśmy. Prężnie działaliśmy tutaj. Tak, właśnie chciałem tam odwiedzić, zajechać tam zobaczyć, bo chciałbym jakąś kelnerkę posadzić. Wiem, że mieliście jakieś fajne, ciekawe rozmowy. Teraz pytanie, co te rozmowy wskurały? Czy mamy kogoś dogadanego? Słyszałem jakieś 18-latce, to oni, co o niej sądzisz? A która to była? Która to była, Felipe? W różowych zakolanówkach. Zakolanówki miał jakieś właśnie, no.
Fajna była. Tylko powiedziała, że postoi? Nie, to jest ta, z którą ty rozmawiałeś. Ja mówię o tej, którą rozmawiałem w środku. A, tam była w porządku, tam no, fanka anime, no taka. No ona była w porządku, tylko ta co ja z nią rozmawiałem, to była zjebana. Teraz, ona była ładna, no modelka, ona ładna była, no. Nie tylko poszła do łazienki i nie wyszła z kibla, słuchaj. Nie wiedziała, jak ma na imię, kurwa. No, ja do niej mówię, jak pani się nazywa, muszę wpisać do dokumentów. Ona mówi, o Jezu, ja z tego stresu zapomniałem. Ja mówię, kurwa, babo, masz to kurwa w dowodzie. Ona, ja tak wiem. A to nie, to takie w takim razie nie. Ciężko też to... pracownicy tak naprawdę, wszystkie laski... Ciężko! Wiesz, wszystkie laski chcą raczej nosić drogie torebki i wyglądać, i nikomu się nie chce pracować. Nawet ty małolatą, kurka wodna, no. Ciężka sprawa. Wszystkie laski to są głupie! Tak, same głupie baby! Jurgen! Znaczy się Jurgen, przepraszam. Jak tam panie Jurgen wyznaczył, że tak powiem... Weź mnie nie denerwuj, dzieciak! 10 tysięcy dzisiaj straciłem! No ja dzisiaj straciłem 15, także kurwa, jebane psy. Kurwa, jebane. Mówiłem kurwa do banży, mówiłem, nie, ja daruję sobie te zlecenia. Dawaj kurwa, to chociaż ja zrobię. I w pizdu jebnęli mnie kurwa po... Po 20 minutach wjebali mi 13 tysięcy kary, zajebali prawo jazdy i tyle. Za co? Pokażę wam coś. Ostatnio, można powiedzieć, to będzie święty gal aktualnie. Skoro Jacker nie masz dostępu do swoich tych bombek, bardzo schowałem. Ej, chyba schowałeś moją. Tak, twoją, ale na razie jest u mnie, nie? Jeszcze świeżutka. Tak jak, poczekaj, spokojnie, tak jak się pytałem. No to chcę ci oddać właśnie, no spokojnie. Tylko mam do ciebie pytanie, stary. Pytania, zarazem prośby. Można powiedzieć taki... Zobowiązanie. Au, chodzi o to, mówiłeś o tym rzuceniu w radiowo. Zrobiłbyś to teraz dalej, chodzimy i to robię. Poważnie? Tylko musimy mieć jakieś maski. No tak, podjedziemy autem. Podjedziemy jakimś autem, rzucamy i spierdalamy. Zobaczymy, co za grybomba potrafi. Wchodzę w to. Panowie, rzucamy w radiowo z kotele, bo to dzisiaj? Kurwa, nie muszę być. Jagger bombę, dobra? Jagger bombę. Ja muszę się odegrać do ich kurwa. Właśnie, czyli zajebiście. Dobra, idę się przebrać. Wezmę jakąś maskę. I weźmiemy sobie pistolet bojowy, bo idziemy na akcję. Jasne, przebieram się, biorę jeszcze klamę. Tylko problem polega na tym, że mój wóz się strasznie rzuca w oczy. Musimy zmienić furę. Myślałem o taksówce. Podpędzimy. Możemy taksówkę na początku wziąć, nie rzuca się w oczy. No. Dobra, pakujcie się, ja poprowadzę. O kurwa, przepraszam, ja pierdolę, przepraszam, przepraszam. Co powiedział? Co ty powiedziałeś? Psy akurat są. Psy się będą kurwa tankowały. Ej, jugger bomby na ten, czy jugger bomby na dystrybutor. Tylko kurwa moją furą. Pół miasta, wypierdol. Wiem, szybko idę po taksówkę w takim razie. On tu jeździ, on kogoś szuka. Szefciu, mogę na chwilę pożyczyć się fury? Sturgia tego elektrycznego, dzięki! Możliwa się przejść na czerwony. Zajdę mu drogę. Trzyma nas wtedy. Mamy do niego strzelać, czy nie? Kurwa, pojechał, co on robi? Zawracać? Zobaczysz to, że zawracamy za... Teraz. Żeby to nie były te posiłki. Słuchaj, najpierw go rozkurwcie, a później go dobiję. Czekaj. Kurwa! Zjeżdżamy. Czy mogłeś z bliska mu rzucić? Spierdalamy stąd! Kurwa mać! O, kurwa! To jest takie łatwe, jak myślałem! Się ruszył, jeba! Uciekaj! Spierdalaj! Uciekaj, kurwa! Ja pierdolę, kurwa mać! Aleśmy sobie przypału! O, mam przejebane! Zjeżdżaj z autostrady, kurwa, bo nie będę jechać! Zaraz! Tu na wprawo na to praskowo drogi! To już nas goni jeszcze! Goni nas! O, to kurwa ty! To są... kryminalni! I to kurwiamy! Wow, trzymajcie się! Napierdalamy do nich! Co jest? Co oni robią? Strzelajcie do nich jak coś! Zjadę na uliczkę! Co to było, kurwa? Ale uciekaj, nie. Kurwa! Mamy przejebane! Ej, ten gość nas rozpierdoli! My zginiemy, kurwa! No strzelajcie do nich, kurwa, co wy robicie? Nie umczamy. Ja prowadzę, nie mogę... Co on robi? Ja pierdolę, szajzę! Pierdolaj! No, po terenach, trzymajcie się, będzie trochę szarpało. Wow! Uciekaj, kurwa, uciekaj! Uwaga, trzymajcie się! Ja pierdolę, cała rozjebana jest! Pozwól się tego nie wytrzyma, bliżej kurwa, wody. Nie ma hamulców już! Bliżej wody odpłyniemy! Dobra, jeźdź prosto, ja pierdolę! Chyba zgubiliśmy! Kurwa! Widzona, spierdalajcie, kurwa! Do przodu!
Są blisko, spierdalamy! Jakie krzaki, pięć małolat, kurwa! Kurwa, zapierdala! Daleko, co daleko, będą się... W krzaki gdzieś się panowie chować! Pobunkrować się, kurwa! Szybko muszę się rozebrać! Kurwa, gdzie są te jebane spodnie? Wypierdalajcie ze mnie! To ją przykitram! Kurwa mać! O, ale dzisiaj piasek! Czekaj, buty jeszcze do wody je wpierdolę! Szybko! Kurwa, nie, nie, nie to! Tu, buty wypierdalać z tymi trzewikami zajebanymi! O, ale woda jest cieplutka, a piasek taki delikatny! Biegną kurwy. La 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 la. Ona czuje bluza, mówi do mnie, nie. Że chce się ze mną umówić. A, zrobić sobie weekend na plaży to był najlepszy moment, najlepszy sposób. Dobra, mamo, muszę kończyć. Do zobaczyszka. No nie, na słuchawce Bluetooth, taką kupiłem słuchawkę Bluetooth teraz. Bluetooth słuchawkę, nie muszę nawet trzymać telefonu, żeby gadać. Stanie pan powoli, bardzo proszę, z piasku. Ręce za głowę. Los no Santos Police Department. Uuu, co jest grane? Hola, hola, spokojnie! Kurwa, to że palać się nie można? Ja pierdolę, jasne, okej, okay. wow. Kurczę, spokojnie. Ja pierdolę, nie wiedziałem, że się nie można opalać tutaj. Powoli zejdzie pan na kolana. Jasne. Jak się kurwa na kolana daje? Jasne, spokojnie, nic nie zrobiłem, tylko się opalałem. Spokojnie, luźna kuma. Oficer pojedzie z lewej, ja sekuruję z prawej. Żadnych ruchów, w porządku? Ja, w porządku, stary. Stary, to było tylko opalanie. Ja wiem, że tu nie wolno łowić, ale nie mam nawet żadnej wędki. Dobra, łowiłem kiedyś na Wisconsin, ale co nie zawsze musicie mnie skumać, kurwa. No puść mnie, co ja zrobiłem takiego złego? Opalam się tylko tutaj. No dobra, waliłem też kruchę za kamieniem, bo są dwie dupy, kurwa, na tamtej plaży przed nami. Dobra, może podglądałem, ale... Ale wiesz, jak jest, bratku, no. Dobra, nie skuwajcie mnie, nie róbcie siary, kurwa. Ludzie jeszcze zobaczą z pobliskiej fabryki. Nic nie zrobiłem! Jedną kulkę koki, zapalniczkę, telefon, co tam jeszcze miałem, papierosy... Nic przy sobie nie mam, no mam jednego gieta koksu, no bo wie pan, zawsze jestem się pierdalał na plaży. Klimacik jest wtedy, luka na te dupy. Dobra, może mam gieta, ale o co chodzi? O co chodzi? Dowiesz się na komendzie, w porządku? Ja jasne, ale no proszę was, zawsze spokojnie, coś... Spokojnie, dobrze. Ale to nie jest komfortowe, mogę się normalnie do mnie podejść, a mnie skuwać od razu, co jest grane? Wiem, że siedziałem kilka razy, ale po co robić ten teatrzyk? Nic nie zrobiłem złego. Au, o! Muszę pamiętać, żeby tu wrócić po tą klamkę. Tu jest pod piaskiem klamka. Dobra, zabieraj go do radiowozu. Uro, przede mną idziesz, okej? Ale no, kurde! Bierz go pod rękę, nie jeźdź sam. Uro, chodź tutaj. Jasne, ale no nic nie zrobiłem. Kurwa mać, no nic nie zrobiłem, kochani! Jeszcze jakiś kutel, jakiś kutel podbiegł mi do torby i mi wszystkie rzeczy zapierdolił. Dobrze, że w majtkach miałem telefon i resztę i ten koks, kurwa. Ale nie mam spodni, butów, kurwa, ten pies to gdzieś mi zapierdolił. Pewnie porozsypywał tu frajer, kurwa, trzeba to pozbierać. To są prawdziwi przestępcy. Kundle, kurwa, bez zakagańców, co zapierdalają ciuchy. A teraz na golasa w majtkach, w badajach mi porywacie. Robicie naprawdę błąd, robicie wielki błąd. Jestem niewinny. I jak zawsze wkierdzałem kit, to teraz mogę powiedzieć, nic na mnie nie macie, bo nic nie zrobiłem. Dlaczego wy zgarniecie z plaży? Jeśli nic ci nie udowodnimy, to będziesz wolno, tak? A, czyli super, czy może kogoś zgarnąć z plaży i... A, nigdy do ciebie nie znam, to cię tu odwiozę? Nawet mnie nie odwieziecie tutaj. Super. Gdzie jest to miejsce? Tam ty złapali, czy nie, oficerze? Jeszcze raz? Tam ty złapali, czy nie? Kurwa, nie wiem, jakoś złapali. Opalałem się, ostatnio, wiecie, miałem burzliwy okres w życiu i od kilka lat chodzę na plażę, spaceruję tędy i opalam się. Po prostu leżę se, bawię się piaskiem, żeby mi głupoty nie wpadały do głowy. A wy i tak mnie zawsze gdzieś gonicie. Ja się już boję cokolwiek nawet zgłaszać, jakieś przestępstwo wymierzone w moją stronę, bo ja się boję, że zostanę sam o to posądzony. Nie mówiłem, nic nie mówiłem, jak tu mi pies kurwa zapierdalał bez pański ciuchy. Mogę zadzwonić przecież, że kurwa czyś pies lata. Albo że mi taksówkę 3 dni temu zapierdolili. Nic nie zgłaszałem, ale dobra. Dlaczego to nie było zgłoszone, co? Że tą taksówkę kurwa, co? Już ci kurwa mówię, że kurwa to nic do was nie zgłasza, bo się boję was, rozumiesz? Ja leżę na plaży, ty mnie zgarniasz. Boję się, rozumiecie? Strach. W opinii publicznej nie wzbudzacie szacunku, tylko strach. Ludzie się was boją. Cokolwiek przy was zrobić, powiedzieć. Ja jestem niewinny, nic nie zrobiłem. Kurwa, nic nie zrobiłem. Leżałem na plaży. Kuczyno. Nie jest pan na pewno jedyną osobą, która tak myśli, ale jest też sporo osób, które myślą inaczej. No nic. Taksówkę sprawdziliście, czy nie, oficerze? Jaką taksówkę? A?
moja Suzy tu jest? Suzy Nipples? Sury 2009 roku na hybrydzie robionej w gaz na słapie z 2.9 do Passata? Ona tu jest? Nie mówcie, że zaliliście moją taksówkę! 3 dni temu jakiś spryciula mi opierdolą spod DS Style 2047 markę na Ginger Street. Gość mi wyjebał ją, pamiętam to. Fuck. Widzisz jaki fart, akurat ją znaleźliśmy. Nie gadaj. Tak, to mój Surge! Dobry. Tam dalej, wie pan. Tam... Taksówka jest moja, ale powiedziałem, że została skradziona. Tak, nie, wszystko dobra. Siedzi. Co tam przeskrobałeś, że cię aresztować kazali, co? O, nie mam pojęcia, stary, opalałem się. I po prostu podeszli z garnerii i powiedzieli, dowiesz się na komendzie. No tyle wiem, stary, tyle wiem. O kurczę. Jezus, jak się jest to, że nie ma przy sobie żadnych rzeczy, stary. Ja rozumiem, wiesz, że jakiś... Broń, kurwa, nie wiem, nóż, czy coś, a ja stary leżę na plaży, opalam się, bawię się piaskiem i gadam sobie przez bluetootha, wiesz, z mamuśką, stary. I nagle, wiesz, policjantka podjeżdża do mnie z klamą, mówi, obróć się w stanie, wiesz, ręce na głowę i pomóż się znowu. Tylko swoją robotę, więc to dowiesz się tak naprawdę od nich, co się stało. Ja rozumiem, nie, no, ja się nie zabawiam, wiem, że za chwilę będę wolny, tylko że no szkoda, że taki cyrk, że trzeba kogoś skuwać, no. Ale rozumiem, procedury, ja się znam, ja wiem o co chodzi, nawet łokcia nie można. A słońce dobre? No kurczę, w mieście to gorąco. No, grzeje, ale to wie pan, ja po prostu zrobiłem ciepełko, plaża i se leży i się chilluje. Z daleko od miasta właśnie, dobrze. Jest ta plaża kołki elektrowni, często dostępna, często tam chodzę. I pierwszy raz tam psy przyszły w ogóle, szkoda, że akurat, żeby zgarnąć mnie, no. Nikogo żywej duszy wokół i się przyczepili. Jakieś alibi masz? Do wody też wskoczy, człowiek do wody wskoczy, trochę popływa, trochę tego, no to ruszam się na plaży, no dzień na plaży, no wolne, no. Skończyłem z dealowaniem dragami, nie muszę coś, muszę coś zrobić, nie? Skończyłeś z dealowaniem, co? Tak, no niestety, no. Niestety, no, jest przypał. Ale wiesz, że przez to, że nie zgłosiłeś tego, że ukrali ci taksę, nie? To teraz możesz mieć przez to kłopoty. Znaczy, jasne mogę mieć, ale no nie ma naprawdę dowodów, no naprawdę, no leżałem, mam alibi. Nic nie zrobiłem, nic przy mnie nie znaleźliście, więc spokojnie, ja się o nic nie martwię. Jasne, że mogę mieć problemy, nie? Jasne. Ale no, wszystko raczej przeczy waszej jakiejś teorii, kurwa, że coś znowu spsociłem. I następnym razem mogliście po prostu podejść i spytać się. Mogliśmy, ale ja tylko wykonuję rozkazy, więc... Jasne. Nie proszę. Ale takie procedury, no wie pan, nie? Z tej taksówki strzelano, bo trzeba najwyższyć tutaj... Poważnie? Mhm. Poważnie. No, czy jakieś, no, to już wiadomo. Wyrabiają mnie, to przecież widać, kurwa, jak na papierze, ja pierdolę. Strzelano z mojej taksówki, musiałbym być debilem, żeby ze swojej taksówki strzelać, nie? Ja pierdzielę. Co tu się dzieje w tym mieście? Gdzie jest prokurator? Słuchaj, czy jest prokurator? No masz zawsze możliwość do wezwania adwokata. To jest twoje prawo. Mówię, że swoje prawa znasz, także... 59 plus 1, 10, 23, komenda myśl, rule status 8. Dobra, zapraszam, przodem idziesz. Tutaj w prawo. Kurde, znowu kić. Fucking kić. Ostatnia cela. Po prawej stronie. Przeszukam ciebie jeszcze raz. Liam Jeremy 59, oficer pierwszego stopu. Łokieć się odpala cały czas, nie mogę go wyłączyć. No, pistolet został zakopany na plaży. Elo. Tak, pisze się, bo on widzi to, wiesz? Ale wiesz, on jak przeszukuje, to widzi mój pistolecik, rozumiesz? Więc mu to pisze, że, żeby wiesz, nie zabierał go ani wiesz, bo nie było udawania, że go schowałem w dupie. Jakiś pospinany chłop, kurwa, wiesz, już regulamin ty przytacza, nie? Ale odegrałem, widzowie, jest na powtórce, że zajebiście odegrane. Ura, w porządku, gdy wydam ci komendę, będziesz mógł się odwrócić, okej? Okay? Dobra, zaraz ci wydam komendę, w porządku? Jaha. Ura, możesz się odwrócić, okej? Okay? Jakby to miało tak wyglądać, to już bym naprawdę uciekał do tej wody i już to pierdolił, seryjnie. Albo nawet strzelał i dać ci zastrzelić i szybko odegrać więzienie. Chodź bliżej. Jaha. To ile to jeszcze potrwa? Ja wiem, że ten jeden get koksu nie może źle na mnie rzutować. Nie wiem, ile Ale za co mnie przytrzymacie, bo nie mam jakichś, wie pan, świadczeń tutaj. Nie, rzeczywiście, znaleźliście przy mnie jednego geta koksu, za to się, do tego się mogę przyznać, ale wie pan, to jest impreza, to była impreza, poszedłem na plażę po imprezie, no i miałem tam w boksach przykietrane. No dobra, przyznaję się do tego posiadania koksu, no trudno, no już mam. Ale to była tylko jedna geta na rozrywkę. Z kokiem, Murdziu? O, bomba, kurwa, czaj się, wariacie! Z każdej strony może polecić pocisk i ucisk. Proszę pana, to mi cię trzeba przeprowadzić. Jasne, już podaję paluszek. Przeprowadzić test GSR, no tutaj obecność profu strzelniczego. Widoczny piach na rękach zlepio od potu. Proszę bardzo, oby wyszło wszystko G-test. I jak tam? Kogoś zabiłem, kogoś zgwałciłem, oby się wszystko kurwa udało dobrze, wie pan. Żeby wszystko po naszej myśli przeszło. Nie, na razie to nic nie wykrywa. A długo to potrwa? Powie pan, no na razie nie, bez podstawy nie mnie przytrzymujecie. Jakby tam rano to się do kimle napryczy i tyle, no tylko powiedzcie, ile to ma potrwać. A wie pan, jeszcze chwilkę tutaj, nie? Trzeba tej formalności dopełnić, sprawdzić. Oczywiście, jasna sprawa. Wypiszcie wszystko i kontaktujcie z moim prawnikiem. Chcesz prawnika, tak?
Nie no, żartowałem, przecież nie potrzebuję prawnika, bo nic się nie stało. Poza tym lepcem to nic się nie stało. Dobra, pisz tam, co się stało za te posiadanie koki, pewnie jest mandat i wypuszczaj mnie, bratku. Jasne, co jest i jak tam? Dostaniesz tylko za ten koks. O kurczę, a ile dostanę? To jeszcze ustalimy. I za to, co ty odjebałeś, to za nie co? Wiem, czy chcecie to zniżać. Za co? Co odjebałem? O co ci chodzi? Za tą bombę. Nie odwalaj tam cyrku. No dobra, no to ale stary, bo mnie zawija, ale stary, to my zawinęliście bezpodstawnie z jakimiś chorymi podejrzeniami. No dobra, dawaj ten wyrok już, nie gadaj. Ale to powinien być mandat moim zdaniem. Jakaś kara, $5,000, coś takiego. A nie więzienie. W kodeksie nie ma, za 1 gram to jest występek. Proszę pana, to jest występek. A już panu mówię. Nie, to jest występek, 1 gram. Artykuł 64, podpunkt 9, posiadanie kokainy, do 20 gram, 12 miesięcy, 6 tysięcy. Do 12 gram? Do 20. Do 20, no miałem jeden, no to jest jakiś kopyrtek z imprezy. Ale no widzi pan, takie prawo jest. To nie, to i wie pan co? Ja chcę prawnika. To ja zadzwonię po prawnika tutaj. Ja zadzwonię, odłóż. Nie, ty tu będziesz przysięcielka czekał, będziesz z prawnikiem. Odłóż ten telefon, ja odłóż ten telefon. Tak, słucham, halo. Witam cię, Felipe, zapraszam cię na komendę, bo kurwa policja halo. Nie potrafi trafić parazytora nawet. Słuchaj, halo. Do komendanta, w sensie, potrzebuje prawnika, wiesz? Okej. Policja ci próje, cwal jebany. Ja jestem już zamknięty, podejrzewam, że mają 1 gram koki znaleziony przy mnie. Kurwa, na imprezie go gdzieś sobie wziąłem, tyle, on chce mi 12 miesięcy dać. Przyjdź na komendę, Felipe, pastorze, zagadaj tu z psem, wyjaśnij to, dobra? Dobra. Ja już nic gadał, żeby nie przyjść papieru. Czyli inaczej, chcesz... No 1 gram, byłem w klubie stary 1 gram, wiesz, z Chicksą się zatańczyłem, zabawiłem, wsadziłem w majtki 1 gram, a ten mi robi sceny, wiesz o co chodzi? Kumasz? Dobra, stary, tylko pamiętaj, że nie mam papierów na adwokata. Dobra, jadę tam, już jestem pod komendą. Jasne, super. No, cześć. No, mój prawnik, Felipe Dolce Kibano, zaraz tu będzie. Ja już się odcinam od jakichkolwiek zeznań, bo to mi po prostu będzie kopsuło Ronemę. Ja tu będę cichutko siedział, prawnik za chwilę będzie. Ty utykasz pizdę, idziesz na górę, elo. Jasne, tylko ci powiem, że jeśli nie będzie miał legitymacji z urzędu, to tutaj nie wejdzie. Jasne. Rucham ci ojca, elo. Czy wie pan tutaj troszeczkę kultury, wie pan, bo już dostanie pan wyższy wyrok za obrazy funkcjonariuszy.